FC Barcelona traci punkty. Lewandowski powalony przez rywala, bez reakcji VAR-u. Nowy najmłodszy, bo 15-letni debiutant w historii Serie A. Cześć, jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku. Hit Premier League na remis. Haaland pobił kolejny rekord. Spina Guardioli i Nuneza. Jakub Moder wrócił na boiska Premier League. Bramka sezonu Garnacho. Kolejne czyste konto Marcina Bułki. Idzie po rekord. Ramos wyrzucony z boiska za brutalny faul. Wielkie święto na stadionie warszawskiej Legii. Cristiano Ronaldo z kolejnymi golami i z kolejnym rekordem. Real Madryt zamierza ściągnąć Mauro Icardiego? Wiemy, kiedy zawieszony Bartosz Salamon będzie mógł wrócić do gry. Pod ostatnim filmem zostawiliście ponad 5000 łap w górę, za co bardzo dziękuję, no i zachęcam do kliknięcia łapy, to tylko 2 sekundy, a naprawdę motywuje. Jeżeli interesujesz się piłką nożną, sprawdź proszę, czy subskrybujesz kanał, no a teraz przejdźmy do podsumowania weekendowych wydarzeń, no i standardowo zacznijmy od Wysp Brytyjskich. W Anglii rozegrano 13. kolejkę Premier League. W najciekawszym meczu Manchester City podejmował Liverpool. Mecz ten zakończył się remisem 1-1. Bramkę dla The Citizens zdobył Erling Haaland, dla którego był to 50. gol w 48. meczu Premier League. Tym samym Norweg jest rekordzistą, jeżeli chodzi o czas zdobycia pierwszych 50 bramek. Dotychczasowy rekordzista Andy Cole potrzebował na to 65 spotkań. Wyrównującego gola zdobył Alexander Arnold, który uciszył Etihad Stadium. Sam Pep nie mógł w to uwierzyć. Po meczu doszło do dość dziwnej wymiany zdań pomiędzy Guardiolą a Nunezem. Hiszpan na konferencji prasowej przyznał, że nic poważnego się nie stało. Bolesnej porażki doznała Chelsea, która uległa 1-4 Newcastle United. Sam Pochettino po meczu przyznał, że był to najgorszy występ jego drużyny w tym sezonie. W tym meczu zagrał Thiago Silva, który w wieku 39 lat i 64 dni stał się najstarszym piłkarzem z pola w historii The Blues. Po 602 dniach przerwy na boiska Premier League wrócił Jakub Moder. Polak zagrał kilkanaście minut przeciwko Nottingham Forest. Brighton ten mecz wygrało 3-2. Skromne zwycięstwo odniósł Arsenal, który po bramce Havertza pokonał 1-0 Brentford. Na zakończenie niedzielnych zmagań pewne zwycięstwo 3-0 odniósł Manchester United nad Evertonem. W tym meczu padła najprawdopodobniej bramka sezonu w wykonaniu Garnacho. Gol palce lizać. Po zdobytej bramce Argentyńczyk wykonał cieszynkę swojego idola Cristiano Ronaldo. Po 13. kolejce nowym liderem Premier League Arsenal przed Manchesterem City i Liverpoolem. Na miejscach spadkowych Burnley, Everton oraz Sheffield. Na zakończenie 13. kolejki Fulham zmierzy się z Wolverhampton. Przenieśmy się teraz do Francji, gdzie rozegrano kolejne ligowe spotkania. Nad Sekwaną miała miejsce 13. kolejka Ligue 1. Hit był już w pierwszym meczu tej serii spotkań. PSG po pasjonującym spotkaniu pokonało 5-2 AS Monaco. Swojego debiutanckiego gola dla Paryżan zdobył Ousmane Dembele. Kolejne zwycięstwo odniosła Nicea, która pokonała 1-0 Toulouse. 10. czyste konto w tym sezonie Ligue 1 zaliczył Marcin Bułka. Jest to tym samym 8. czyste konto z rzędu. Jeszcze 3 i Polak wyrówna rekord Ligue 1. Bułka jest obecnie jednym z najlepszych bramkarzy w Europie, a może nawet i na świecie. Po 13. kolejce liderem Ligue 1 jest Paris Saint-Germain przed Niceą i AS Monaco. Na miejscach spadkowych Clermont oraz Olympique Lyon. Po raz kolejny gorąco było w Hiszpanii, gdzie nie zabrakło ogromnych kontrowersji sędziowskich. Rozegrano tam mecze w ramach 14. kolejki La Ligi. FC Barcelona mierzyła się na wyjeździe z Rayo Vallecano. Piłkarze Dumy Katalonii wyszli na mecz w specjalnych koszulkach, na których widać było słowa wsparcia dla Gaviego. Sam mecz zakończył się niespodziewanym remisem 1-1. W trakcie spotkania działy się przedziwne rzeczy. W pewnym momencie w polu karnym Rayo powalony na ziemię został Lewandowski. Można powiedzieć, że była to scena prosto z walki MMA. Polski napastnik po meczu na portalu X udostępnił filmik, na którym widać faul rywala. Tym gestem pokazał, co o tym myśli. Co ciekawe, VAR nawet nie interweniował w tej sprawie. W końcówce spotkania również doszło do kontrowersji. W tej sytuacji jedenastka Dumie Katalonii nie została podyktowana. Wygraną odniosła drużyna Atletico Madryt, która pokonała 1-0 Majorkę. Pewne zwycięstwo odniósł Real Madryt, który rozgromił Cadiz aż 3-0. Bohaterem spotkania został Rodrygo, autor 2 trafień i asysty. Co ciekawe, Brazylijczyk miał zacząć mecz na ławce rezerwowych. Wskoczył jednak do składu, ponieważ tuż przed meczem wypadł Brahim Diaz. W innym ciekawym spotkaniu Real Sociedad pokonał 2-1 Sevillę. W trakcie rywalizacji z boiska wyleciał Sergio Ramos za brutalny faul. Aktualnym liderem La Ligi są Królewscy przed Gironą i Atletico Madryt. 14. kolejka La Ligi zakończy się rywalizacją Girony z Atletikiem Bilbao. Sprawdźmy teraz, co ciekawego wydarzyło się w Niemczech. Za naszą zachodnią granicą rozegrano 12. kolejkę w ramach Bundesligi. W piątkowy wieczór Bayern Monachium po bramce Harry'ego Kane'a pokonał FC Köln 1-0. Było to już 18. trafienie Anglika. Tym samym poprawił rekord Gerda Müllera w liczbie zdobytych goli w pierwszych 12 kolejkach.
Niesamowitej rzeczy dokonała Borussia Dortmund. BVB przegrywało już 0-2 z Borussią Mönchengladbach, by ostatecznie wygrać 4-2. Kolejne zwycięstwo zanotowała drużyna Xabiego Alonso. Tym razem Bayer Leverkusen pokonał 3-0 Werder Brema. Co ciekawe, aptekarze są pierwszą drużyną w historii, która strzelała minimum 2 bramki w każdej z pierwszych 12 kolejek Bundesligi. Bayer jest bardzo poważnym kandydatem do mistrzowskiego tytułu. Wciąż pozostaje liderem przed Bayernem i Stuttgartem. Przy okazji niemieckich tematów trzeba jeszcze powiedzieć o zmianie trenera w Unionie Berlin. Zwolnionego niedawno Ursa Fischera zastąpił Nenad Bjelica. Chorwat, który w przeszłości prowadził m.in. Dinamo Zagrzeb czy Lecha Poznań. W mediach mówiło się, że kandydatem do tej posady jest Raul. Jednak według hiszpańskich mediów celem Hiszpana jest praca w Realu Madryt. Czas teraz na Włochy i tamtejsze rozgrywki ligowe. Rozgrywano tam mecze w ramach 13. kolejki Serie A. AC Milan pokonał 1-0 Fiorentinę. Na uwagę zasługuje debiut 15-letniego Francesco Camardy. W wieku 15 lat i 195 dni został najmłodszym debiutantem w całej historii Serie A. Udany debiut w Napoli zaliczył nowy trener Walter Mazzarri. Jego drużyna pokonała 2-1 Atalantę. W hicie kolejki Juventus podejmował Inter. Rywalizacja ta zakończyła się remisem 1-1 po golach Vlachowicza i Martineza. Liderem Serie A pozostaje Inter przed Juventusem i AC Milanem. Na dziś zaplanowane są jeszcze 2 spotkania. Hellas Verona zagra z Lecce, a Bologna z Torino. Warto jeszcze odnotować, że gola w Serie C zdobył Patryk Peda. Jego Spal zremisowało 2-2 z Anconą. Kilka zaskakujących wyników padło w PKO BP Ekstraklasie. Na polskich boiskach oglądaliśmy spotkania 15. kolejki. W Warszawie świętowano 50-lecie Żylety. Z tej okazji przygotowano efektowne oprawy. Robiło to niesamowite wrażenie. Z poziomu trybun musiało to wyglądać jeszcze lepiej. Niestety dla kibiców gospodarzy sam mecz Legii z Wartą Poznań zakończył się remisem 2-2. Dużą niespodziankę sprawiła Stal Mielec, która po hat-triku Szkurina pokonała 3-2 Pogoń Szczecin. Dość niespodziewanie punkty zgubił Raków Częstochowa, remisując 1-1 z Krakowią. Na zakończenie niedzielnych zmagań sensacyjnie Lech Poznań przegrał 1-3 z Widzewem Łódź. Aktualnym liderem Ekstraklasy Śląsk przed Jagiellonią oraz Lechem. Miejsca spadkowe wciąż należą do Beniaminków. 15. serię spotkań zakończy mecz Radomiaka Radom ze Śląskiem Wrocław. Sprawdźmy, co działo się w pozostałych ligach. W Arabii Saudyjskiej Cristiano Ronaldo się nie zatrzymuje. Jego Al Nasr pokonało 3-0 Al Ahdud, a Portugalczyk zdobył 2 bramki. Przy drugim trafieniu CR7 popisał się kapitalnym lobem. Dzięki tym bramkom ma najwięcej goli na poziomie najwyższych klas rozgrywkowych. Ma ich na koncie 527, dzięki czemu wyprzedził dotychczasowego lidera, Josefa Bicana. Po sieci krąży również filmik, na którym Ronaldo wręcz przeskakuje swojego rywala. Cristiano w tym roku rozegrał 52 spotkania, strzelił 48 goli i zaliczył 13 asyst. Niesamowite liczby 38-latka. Kolejną asystę zaliczył Sebastian Szymański. Jego Fenerbahce pokonało 2-1 Kara Gymrek. W sobotę rozegrano jeden mecz w ramach fazy grupowej Ligi Konferencji. Maccabi Tel Awiw pokonało 3-2 Zorię Ługańsk. Do niezwykle ciekawego transferu może niedługo dojść pomiędzy Madrytem a Stambułem. Królewscy mają aktualnie spore problemy z licznymi kontuzjami. W związku z tym Real może się zimą uaktywnić na rynku transferowym. W hiszpańskich mediach ostatnio pojawił się wątek transferu Mauro Icardiego. Argentyńczyk jest obecnie piłkarzem Galatasaray. Jego agent Elio Letterio Pino zdradził, że wszystko jest jeszcze możliwe. Real nie złożył jeszcze żadnej oficjalnej oferty za Icardiego, ale rozmawiam z jego działaczami. W poniedziałek pojadę do Stambułu, by spotkać się z wiceprezesem Galatasaray, Erdenem Timurem. Wróćmy na chwilę do piątkowej informacji dotyczącej Bartosza Salamona. Przypomnijmy, obrońca w kwietniu tego roku został zawieszony ze względu na pozytywne wyniki testów antydopingowych. Do minionego piątku nie było wiadomo, jak długo potrwa zawieszenie Salamona. Teraz już wszystko wiemy. Lech Poznań otrzymał od UEFA decyzję o 8 miesiącach zawieszenia. Wliczając w to dotychczasową pauzę, piłkarz do gry wróci 13 grudnia tego roku. Będzie to ogromne wzmocnienie nie tylko dla kolejorza, ale może też i dla reprezentacji Polski. Dzięki za uwagę, jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam Cię do ocenienia filmu, jeżeli jesteś tutaj nowy, koniecznie subskrybuj kanał, widzimy się już wkrótce, do zobaczenia!